My, kobiety, jesteśmy ponad połową społeczeństwa, a wciąż zbyt często pozwalamy, żeby ktoś decydował za nas, żeby decydował o naszych prawach, żeby decydował o naszej wolności, żeby decydował o naszym bezpieczeństwie. Dlatego w tych wyborach po prostu musimy iść na wybory i zdecydować o tym, jak będzie wyglądała polska edukacja, o tym, czy nasze dzieci znajdą miejsce w żłobkach i przedszkolach, o tym, czy będziemy miały prawo do legalnej, bezpiecznej aborcji, o tym, czy marząc o dziecku, państwo dofinansuje procedurę in vitro, o tym, czy instytucje państwa będą nas bronić przed przemocą domową, czy będą ten problem po prostu bagatelizować. Te wybory możemy wygrać. Możemy wygrać je wspólnie. Dlatego 15 października, kobiety, idziemy na wybory.